Siemaneczko, siemaneczko, już jestem z powrotem z wami. No, zaprezentuję wam dzisiaj serwer Jaila, możecie hasło sobie znać, bo tam każdy ma jaki chce. Ogółem serwer dla mnie bardzo taktyczny nie jest. No to zaraz tutaj się przejdziemy po wszystkim. No i w ogóle wszystko, nie? I co by tu jeszcze mówić, no... Przejdziemy się... Nie, w ogóle zaczniemy od spawnu. No. Siema, jesteśmy w spawnie. Życzymy miłej gry, witamy na serwerze Mina Jail. Wiecie co, serwerze robimy rologa. Jak zawsze, ubranie więzienne. Każdy ma swoje itemki. Tutaj zostaną jutro usunięte, więc to jest najgorsze na tym serwerze, że coś robią, a potem no nie wiem, no różne rzeczy, nie będę tam mówił wszystkiego, bo niechęci was do gry. Tutaj VIP jest na zawsze, SMS niby jest 20 zł, a tak naprawdę jest powyżej 30, więc nie polecam kupowania w ogóle tutaj nic w ogóle nie polecam do kupowania. Idziemy teraz na event, to jest bardzo fajny filmik. Pomijmy to, co mówiłem. Póki co, idziemy na sklepa. O, to ładnie mi się tutaj. To jest nieskończone, tak. Ciężko jest, żeby malincik odpisał, albo w ogóle ktoś z administracji, bo to no, widzicie, czary mary, więc no więc tak zapraszam na serwer w ogóle. Znaczy jak dla mnie nie możecie kupować, jak dla mnie się nie opłaca VIP. Znaczy nie, VIP się opłaca, tylko że cena jest zbyt wysoka, ale Nie śmieszne. Czekamy te ile? Te półtora minuty czekamy na start eventu. Pisać mogę, bo mogę pisać i dużo osób pisze podczas nagrywania. To osób pisze, podczas nagrywania. Coś mi zdjęło tutaj. Staniemy na skrzyneczce. No, to będzie się ma zacząć. Możliwe, że mnie zetnie i zrobię jedną ścinkę i będę przy następnym. O, zaczęło się. Już zaczynają psuć. Ile FPS-ów? 20. To jest warto zbierać tego dirta, bo nie wiem, czy w ogóle coś się za niego dostaje, ale dużo się go zbiera, nie? Tak, jedna osoba już dzięki mnie. I trzeba zrobić tak pięknie. Ja tu sobie postawię, patrzcie, jaki profesjonalizm. O nie! To mi się nie spodobało. Ale przynajmniej teraz sobie pozbieramy. Druga runda, godzina 19. No teraz mi się niestety nie udało, no to... Taki tam... No fave, nie? No bo to jest bez sensu, no ktoś co zrobi jeden deal tam stanowić. Tak dla mnie bez sens. Sobie bez sens. I polecam bardzo zbieranie na tym zbieranie dirtu, ponieważ jak się kupi farmę, to będzie można sobie
więcej tutaj farmować, czy jak tam się mówi. Coś mi tu wybuchło. Ja myślę, dużo co mówisz, mają lagi, no bo to jest w ogóle nieprawda. Czekajcie. Wszystko rozpadało. Teraz wspieraj. No, wczoraj miałem 4 staki, tylko że backupy były, nie? Z 12 backupów było wczoraj. I nie było zbyt ciekawie, jeśli mówię cicho, za cicho, lub mam za cicho mikrofon. Proszę o komentowanie tego. Proszę o pozostawianie komentarzy pod filmikiem, tak? Dam link do mojego fanpage'a i... I prosiłbym o like, nie? Nie od tego właśnie nie wymagam wam... jak? Nie wymagam was... Dobra, nie będę mówił. Nie wymagam wam was od tego zrobienia. Przepraszam za Skype'a i... niestety tutaj mam częste wiadomości, bo mam zrobić priwa do Netina, ale to na razie przygotowanie są, nie? Tak, więc tam wszystko będzie w opisie, nie? Tam subskrybujcie, lajkujcie, łapkujcie wszystko, co możecie, co chcecie, co lubicie, co nie wiem, co wam się podoba, dawajcie komentarze, zostawiajcie, polecajcie mnie znajomym, będzie czym więcej widzów, tym większe szanse na konkurs, który się którego możecie spodziewać się. No, przy 20 widzach na przykład będzie konkurs na tam nie wiem, no różne aparaty, coś w tym stylu, aparat nie wiem, Olympusa, na przykład koszulkę z logo Minecraft, 80 figurek do Minecrafta, macie 80 figurek z papieru Minecraftowych. Jak widzicie, admin praktycznie codziennie. No bo jest codziennie, tylko że przez dłuższy czas jest tak. Natanek, czyli Nakamitsu, jest technikiem. Malinczik, no to jest admin. No założyciel tego całego jajla. Łapa, to jest budowniczy, ja tutaj budowałem, chociaż nic nie dostałem i to mi się nie podoba, ale pogadam z łapą, to może mi tam załatwić 3 żelaza, coś w tym stylu, żeby miał przynajmniej jednego kilofa, nie? Albo chociaż żeby mnie do sektoru B lub C dodał, nie? No dobra, to tak jak już mówiłem, lajkujcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie wszystko co chcecie, róbcie. Tylko proszę o nie przyzywanie mnie, na przykład to, że gram w Netina lub zaczynam grać, to, że robię priwa, albo to, że mam swój serwer, chociaż i tak to nie gram, to dobrze, bo nie mówiłem nic o tym serwerze. Mówcie, róbcie tak, jakbyście tego nie słyszeli, co powiedziałem. Więc teraz się teleportujemy na spawn. A, ruszyłem się. Okej. Okay. Tak, tutaj jak wiem, dostępność tam jest od chyba 2-3 dni. Tutaj jest brama eventowa. Jest bardzo fajny plugin ten właśnie na te teleporty wszystkie i tutaj na te farmy, tylko że ogrody, sorry. Tylko pokażę wam te ceny. Te ceny są tragiczne. 5000. Z czego bardzo trudno jest zbierać, nie? Bo to masz 10 euro za stack kobla, nie? No to nie wiem, pokażę wam jeszcze, jak nie bierzecie. Idziemy tutaj. I ser. Widzicie 10. Tak samo na przykład nie opłaca się kupować katakomb, bo on tylko raz. Tylko raz was teleportuje i potem nie możecie tam wrócić. Darmowe miały być, ale nie ma darmowych. No, nie wiem co mi też się mam powiedzieć. Tak wyglądają katakumby, nie? Tutaj, tam masz skrzynkę i ten podobno są, nie wiem, nie patrzyłem. Czekaj, gdzieś to wejście jest. No jest tam gdzieś wejście. No to tak więc zapraszam na serwer.
wbijajcie 19, łapkujcie filmik, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. I dziękuję za intro mojemu kumplowi z klasy. Tak więc też go pozdrawiam, będziecie mieli link w opisie do jego kanału i trzymajcie się, siema.